skłonionej tradycji rodzinnej. Lud Wasilskich podróżuje się z rycerstwa Wildu. Szereg przodków moich służył w kawalerii. W czasie wojny bolszewickiej Karol Wyszyński, Franciszek Wyszyński. W domu miałem szedł jeszcze z okresów z tego korpusu Barbara Muszyńskiego. Ja jeździłem bardzo często konno. Umiałem konno jeździć. I wtedy, kiedy dosiadałem konia i poruszałem się w terenie, czułem się gdzieś lepiej, jak gdyby wyniesiony byłem nad poziom tych ludzi. Jazda galopem to przenosiła jak gdyby człowieka w inny świat. Inaczej się tam czułem w czasie galopu. I to właśnie zadecydowało, że postanowiłem pójść do kawalerii. I dostałem się rzeczywiście do Grudziądza. Lekarz już oświadczył, jak mnie zbadał, że mam budowę kawaleryjską i że ze mnie będzie ładny układ. Zamiłowanie do konia mnie skierowało do kawalerii. Dziecięce lata spędziłem w styczności z koniem. I potem po skończeniu gimnazjum, po maturze, postanowiłem służyć w wojsku konnym. I jako można się tak wyrazić, uczeń z cenzusem, na komisji poborowej powiedziałem, że chciałbym służyć w artylerii. Przewodniczący komisji powiedział, że zapytał się, jakie ja mam za sobą gimnazjum. Powiedziałem humanistyczne, a to nie, to do artylerii się nie nadajesz, może chcesz do kawalerii. Ja szybko powiedziałem tak. Dlaczego? Bo kawaleria, a zwłaszcza szkoła podchorążych, rezerwy kawalerii, to jest ten jabłyska, gdzie trafiali tak zwani kadłubi z cenzusa, to była trochę taka elita. Wzięliśmy takie całe przypomnienia, bo to była historia. Przede wszystkim nasz wyjazd w Bieszczad, do Bieszczadzkiej Pruny. Na tak za to był 83. Po tym lecie, z tym 4 krajów, zaczęliśmy rozmawiać, czy coś takiego nie zorganizować w Lublinie i gdzieś bliżej, najbliższe prawdopodobnie, w Bieszczadzkiej. A więc wspólnie ze Zbyszkiem Malickim, to był nasz pierwszy komendant, zaczęliśmy organizować tutaj tą naszą straż konną. Z nazwą, tak jak w Bieszczadach Roztoczańska, jeśli chodzi o region, konna o sposób działania i Straż Ochrony Przyrody, czyli cel działania. Pierwszy rok, 84, chodziliśmy na piechotę. No chyba zebraliśmy dobre recenzje, bo następnego roku i pan dyrektor Kotuła, i Urząd Wojewódzki w Zamościu po wywiadzie tutaj w Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego udzielił nam dużej pomocy, również finansowej. Na wynajem koni, na przywóz i pierwsza akcja konna, taka kawaleryjska i ochroniarska, zaczęła się w 84 roku. Pierwsze konie wypożyczaliśmy na okres 2 miesięcy. Ujeżdżaliśmy je i użytkowaliśmy w patrolach. Bardzo ważnym dla nas rokiem był rok 92, kiedy armator złożył nam propozycję, abyśmy wykupili te konie, więc na dość przyzwoitą sumę, wówczas 40 milionów, kupiliśmy 6 koni i komplet siodeł z obłowiami. Także to była bardzo ważna sprawa. Jednocześnie założyliśmy osobowość prawną jako stowarzyszenie i to nam bardzo pomogło przy załatwianiu wielu formalnych rzeczy, przy utrzymywaniu koni, a nawet zarabianiu, bo w roku akademickiego konie pracują na siebie na kursach dla studentów. Dzięki temu możemy kupować pasze i przetrzymać rok i później przyjechać tutaj na Roztocze. Po skończeniu szkoły podchorążych
kawalerii. Ja się dowiedziałem i stąd zowąd, że mam przydział do 25 Pułku Anów Wielkopolskich. Byłem tym rażony. To było coś jak piorun w głowę. Pułk ten nie cieszył się wzięciem. Garnizon był kiepski w małym miasteczku. Kilka kilometrów od stacji kolejowej, kilka kilometrów od małego miasteczka, właściwie pułk stół w lesie. Przyzwyczaiłem się do tego, nawiązaliśmy kontakt z tą drużyną. Okazało się, że jest tam są ładne dziewczęta, którzy życie towarzyskie może być, jak się wspominaliśmy później. Tutaj podkreślę, że mamy na latach w roku 1939, 25 Pułku Anów Wielkopolskich, z którym szarży przeciwko kawalerii niemieckiej, to taka ciekawostka, bitwa dwóch ostatnich kawalerii nieprzyjacielskich na świecie. Szarża była zwycięska. Udało mi się znaleźć kontakt z żyjącymi ułanami tego pułku. Złożyliśmy wniosek o to, abyśmy mogli również nosić imię 25 Pułku Ułanów. I to był wrzesień 1989 roku. Przepiękna uroczystość w Krasnobrodzie. Przyjechało mnóstwo żyjących jeszcze ułanów. I w uroczystych warunkach to imię tak jakby zostało nam nadane. Byliśmy na mszy za poległych ułanów. Już wystąpiliśmy w mundurach ułańskich. Gdy się dowiedziałem o tym, że Roztoczańska Straż przyjmuje nazwę 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, byłem tym z tego bardzo zadowolony. My się spotykamy i udzielamy instruktażu i oni są bardzo przejęci i chcieliby rzeczywiście, żeby tak się zachowywali i tak, taką postawę zajmowali, jak pracowali wtedy kawalerii polskiej. Ten 25 Pułku Ułanów w dawnych czasach. Jest to mundur żołnierza polskiego, jest to godło polskie, wymaga szacunku, odpowiedniego traktowania. Nie było to łatwe, ponieważ środowisko studenckie to ludzie często żyjący na luzie, a więc na początku nauka, tak jakby poruszania się, dbania o ten mundur. Koledzy wzajemnie się pilnują, jeżeli ktoś się rozepnie, bo mu gorąco, to drugi mu zwróci uwagę, zapnij się, bo wyglądasz jak łajza, ułan tak nie chodzi. Pułki kawalerii nawiązywały tradycją swoją do dawnych pułków, do pułków z huzarów, dragonów, strzelców konnych z dawnych lat, a potem ostatnio nawet pułków z księstwa, z czasów księstwa warszawskiego. Myśmy patrzyli na tych naszych poprzedników jako na wzorce, jeśli idzie o honor i tak. Postępować honorowo, to jest zgodnie z kodeksem honorowym. Polegało to na tym, że oficer kawalerii zachowuje się godnie. To jest dba o swoją godność, ale równocześnie dba i o godność innych. Nie stara się, nie dąży do tego, żeby ludzie kogoś poniewierać, pośmieszać i wychylić. Thank you.
Pluton piechoty to miał 57 szeregowych, bo 19 razy 3, a pluton kawalerii miał 27-26. Więc większy był udział oficerów w tym obcowaniu z żołnierzem. A bądź co bądź, oficer miał za zadanie nie tylko szkolić pod względem tym wojskowym, ale i pod względem etycznym i pod względem wychowawczym. Także to chyba też swoją rolę odegrało. Że ułani byli dezinstrumentowani już piechotą. Szabelką wodzę, wynieś mi kufelek, moja najmilejsza, o to cię proszę. Wynieś mi kufelek, moja najmilejsza, o to cię proszę, o to cię proszę. Szczególnym szacunkiem otaczaliśmy niewiasty. Kawalerzysta był nadzwyczaj uprzejmy dla pani. Nawet żesto ten pułk miał taką żurawiejkę. Dawniej był to pułk bojowy, dziś nim rządzą białogłowy. To, co u nas tutaj jest, w naszej roztoczańskiej konnej, poprzez mundur tworzy analogiczne sytuacje, które były przed wojną. Czyli powiedzmy, jeżeli kolega jest w mundurze, i nie tylko w mundurze, to on wykazuje się również pewną kulturą osobistą wobec naszych koleżanek. Tak jak ułan przed wojną wobec pana, wobec dam. A więc przed wojną na przykład ułan, jeżeli rozmawiał z damą, to stał na baczność. Nie stał w rozkroku, nie stał na spoczni. To był wyraz szacunku. I widzę, że niektórzy koledzy też tak robią. Zawsze koledzy starają się być grzeczni wobec naszych koleżanek. Towarzyszą nam na co dzień, my za ich pracę, zarówno tutaj na Dębowcu, w Lublinie przy uroczystościach i pracę na co dzień w ulicy Abramowickiej, tam gdzie mamy bazę pod Lublinem w ciągu roku akademickiego, bo też pełnią dyżury, wachty, nocują przy koniach, karmią. My je bardzo i kochamy, i szanujemy, jesteśmy im bardzo wdzięczni. Więc rola ich jest ogromna i cieszymy się, że jesteśmy razem. Że te rzeczy wszystkie robimy razem. Oni też się cieszą, że coś tam się uda. Cieszą się razem z nami. Żurawiejki były pieśniami, które przyszły do kawalerii Rzeczypospolitej
z wojsk carskich i kantora Bilarmonte. Żeliwijka to jest pieśń wypowiadana na każdy próg kawalerii. Która mówi o chlubnych czy bardzo bohaterskich czynach tego pułku lub i może być dowcipna, która mówi o pewnych potknięciach, o pewnych błędach, a obecnie no cóż, dusza i poezja, która tkwi w młodych ludziach, studentach, tworzy takie jakby żurawiejki nowe, które dotyczą nas już bezpośrednio. Roztoczańskiej konnej, ale są związane również i z tradycją. Także tak jakby ta forma żurawiejki ciągle jest żywa, ciągle trwa również u nas. A kto chce rozkoszy użyć, a kto chce rozkoszy użyć, musi w Roztoczańskiej służyć, musi w Roztoczańskiej służyć. Dzień młodego podporucznika sprowadzał się do tego, że zaczynał się o godzinie 6 rano i kończył o 18, przed wieczorem o 17, a w lecie niekiedy nawet i o 20 z minutami. Była tylko krótka przerwa dwugodzinna w czasie południa, to jest trzeba było wtedy spożyć obiad, no i chwila odpoczynku i znów do szwadronu. W lecie, po południu, mieliśmy ćwiczenia, tak zwane przygotowania do militarii i do mistrzostw armii. I tam właśnie szczególnie ci młodzi oficerowie musieli ujeździć swojego konia, dalej władać bardzo sprawnie bronią, lancą, szablą, strzelać z pistoletów, to wszystko w cwale. Zwykle z konia zsiadało się dopiero o godzinie 20:00, przychodził młody podporucznik do siebie na kwaterę i nie był w stanie sam zdjąć swoich bryczesów. Przed wojną w kawalerii były rozgrywane zawody military. Te zawody mają bardzo szczególny charakter. Są powiązaniem zawodów sportowych i militarnych. Military robimy już od 5 lat. W sumie, którzy nie starają się, jest to tak jak jeżyński ekspozycja, który daje nam dużo satysfakcji. Wszakże zaczęliśmy jeździć niedawno. Mamy wyjąć działa. Należy, żebyśmy mogli pojechać taką większą szlakę w Fortinę. Już tak staram się o tym czytać, rozpracowywać. I może kiedy będziemy robili wynajem, więc jak pani w ogóle nie, to gdzieś podobnie taką szlakę dla własnej satysfakcji zrobimy. No, kusi to mnie, kusi to kolegów. I cóż, żeby tutaj być, to każdy musi umieć dobrze jeździć. O ludzi ja się nie boję. Tylko w tej chwili o zorganizowanie innych rzeczy, czyli zebranie koni, zebranie szabel, siodeł, no bo szabli nie mamy. Szable pożyczamy od pana wachmistrza Kurowskiego z Biszczy. Jak jest uroczysto, siedziemy 100 kilometrów i ten wspaniały, życzliwy człowiek zawsze z otwartymi ramionami nas wita i mówi, proszę bardzo, zawsze jak będę mógł pomogę. Także dzięki panu Kurowskiemu mamy tą całą oprawę, że widać nas jako ułanów. Jeśli się zapyta taki niebo, to człowiek chce coś zbliżyć się do niego, tego wszystkiego po prostu. Chciałbym postępować to, jak postępowali ci nasi przodkowie, którzy przeżywają ciężkie chwile z kim.
Oni byli wzorcy z przeszłości. To odzwierciedla na podstawie tych, które mam zresztą widać przy ich spotkaniu z młodzieżą szkolną. Z nami. No my staramy się im przekazywać właśnie te tradycje, w miarę możliwości wszystko to, co uważamy za stosowne. Przede wszystkim my jesteśmy tym urzeczeni, że jest jeszcze teraz po prostu jako prąd coś zmartwychwstały. Jest takie zamiłowanie do konia, do sportu konnego i do, powiedzmy nawet i taki życia ułańskiego, bo w mundurach, przy szablach i jak to ma miejsce w roztoczańskiej tej straży. My staramy się być elitą tradycji wojskowej. Czy nam się to udaje, czy jeszcze daleko mamy do tego wzorca, nie wiem, ale pracujemy nad tym uczciwie. Panie mają przywilej siedzenia, panowie powstań, baczność. Panowie, którzy przeszli krzyż jeździecki do wsiadania na koń, jak fałsz w kocie, a wierność w psie, tak wdzięki uroda w kobiecie i koniu. Panie, panowie, pijmy zdrowie konia. A czyjeś to imię okryło się sławą? Kto walczył za Francję z Hiszpanami krwawo? To konica polska, sławne szwoleżery. Zdobywają szturmem wąwóz samosiery, barwny ich strój, amaranty zapięte pod szyją. A Boże mój, jak ci polscy ułani się biją w ziemię aż drży. Stary szylbach swe oczy przeciera, wszak on ich zna, to są ułani spod samosiera. Zdrowie konia.